Minęła godzina 17, witamy w Pogotowiu Rodzinnym. Ja się nazywam Kornelia Chojecka, a ze mną w studio jest Róża, Gosia, Maciek, Paweł i Marek. Dzisiejszy temat to zazdrość między rodzeństwem i każde z nas tutaj w studiu, tak jak już rozmawialiśmy przed programem, ma rodzeństwo. Więc może na początku poproszę was, żebyście powiedzieli, jakie macie rodzeństwo, żeby nasi widzowie mogli się jakoś utożsamić z wami. Może ja zacznę. Mam brata bliźniaka, jednego, także jest nas dwójka. A ja mam trzy siostry młodsze. No i tu jest córka właśnie, co mam bliźniaki. Mamy dwie rodziny. Tu mamy dwóch braci, których już zapewne znacie. Z tych dwóch braci to ja mam brata, bo historycznie rzecz biorąc byłem pierwszy, więc to ja nie mam brata, nie on mnie, prawda? Tak. Że już nie musisz nic mówić teraz. Bo nie wiem, co powiedzieć. A ja mam trójkę rodzeństwa, brata, rok młodszego od siebie, więc praktycznie wychowywaliśmy się razem. I dwie siostry, jedna 5 lat ode mnie młodsza i druga 14 lat młodsza, więc już praktycznie była przez nas traktowana jako taki rodzyneczek kochany, którym żeśmy się zajmowali. Także rozpuszczona jak dziadowski bicz. To jeszcze o tym porozmawiamy, ale już się zaczyna ciekawie. Ja tylko powiem, że czekamy na wasze pytania, komentarze do drugiej części programu. Porozmawiamy o nich, a na początku chciałam właśnie was zapytać, czy w ogóle rywalizacja między rodzeństwem jest zła i czy zazdrość między rodzeństwem jest to taka rzecz, którą my musimy tak jakby zabić w zarodku, czy to jest jakaś rzecz naturalna, którą powinniśmy zaakceptować, czy też raczej unikać, jak myślicie ogólnie o samym zjawisku zazdrości między rodzeństwem? To jest taki fakt, z którym się nie dyskutuje, to znaczy ona jest, istnieje. I zazdrość nie jest też jednoznacznym pojęciem, bo ona może mieć taki niszczący charakter, może mieć też charakter wręcz taki motywujący i może nie pozytywny, ale taki w tym kierunku. Bodziec taki. Tak, tak, że czasami, innymi słowy, znaczy to się tak przejawia, że zła zazdrość uważam prowadzi do nienawiści i do chęci, żeby drugiej stronie było gorzej. Ale jest też zazdrość takiego rodzaju, że ona prowadzi do tego, że ktoś chce, żeby mnie było tak samo dobrze, jak tej osobie. I to już nie jest tak złe. To nie chcę obniżenia statusu tej osoby, której czegoś zazdroszczę, tylko chcę dorównać tej osobie pod tym względem. Czyli to bardziej jako taki wzór na przykład do postępowania. Jeśli chodzi właśnie o zazdrość, przyszła mi teraz taka myśl, że Bóg mówi, że jest Bogiem zazdrosnym, także sama zazdrość sama w sobie nie musi być czymś takim złym, zależy jak się to wszystko później dalej rozegra, bo może dojść do nienawiści, tak jak tu Paweł powiedział. Może dojść do tego, że ktoś kogoś wykorzystuje albo chce zbudować szczęście kosztem tej drugiej osoby, nie? Czyli może mieć taki wymiar toksyczny. Tak, tak. Ja akurat czegoś takiego, można powiedzieć, doświadczyłem takiego. Jestem najstarszy, mam młodsze siostry i te siostry zawsze jakoś tak absorbowały, można powiedzieć, tą miłość rodziców i one zawsze ja byłem od pocieszania i można powiedzieć ten ciężar taki przejmowałem, tak jakby takiego rodzica. Nad siostrami. W końcu w moim odczuciu to jakby zostało jakoś wykorzystane, bo rodzice tam podejmowały takie decyzje, że tym trzeba pomóc, kto najgłośniej woła i najgłośniej płacze. No a ja raczej, że jestem mężczyzną, to wolałem nie płakać. No i przez to tak sobie wybrałem, jak mam. To
może pociągniemy ten wątek właśnie, jakbyście z perspektywy was dzieci, może powiedzieli, czego rodzice powinni unikać, żeby właśnie nie powodować też takich niezdrowych tarć między rodzeństwem, czy jeszcze jakiejś dodatkowej zazdrości, czy rywalizacji. Co według was jest takim najczęstszym błędem rodzicielskim? Przestrzeganie norm w takim samym stopniu zarówno do młodszych, jak i do starszych. Także wymagamy tak samo. Myślę, tu rodzice się muszą okazać w miarę plastycznie, bo jak jest duża przepaść wiekowa, tak jak Gosia mówiła, to nie można od 10-latka wymagać tyle samo, co od 20, bo to... Ale wymagać na tym samym poziomie i być konsekwentnym. Jeżeli w jakiś sposób zostanie ukarany ten starszy za pewne przewinienie, to samo musi spotkać i młodszego, bo inaczej ten starszy będzie miał automatycznie pretensje. To jest oczywiste. Czy te starsze dzieci tak szczególnie uważnie obserwują, czy jest ta konsekwencja zachowana? Ja to mówię może nawet nie tyle na swoim przykładzie, jak rodzice nasi nas wychowali, ale na swoim przykładzie, jak ja wychowuję. Tak, bo jesteś w dwóch rolach. Tak, ja muszę się mocno pilnować, żeby synka traktować w ten sam sposób, żeby nie popłażać. Bo to dziewczyny wychwytują, jak powiedziałaś, w momencie. I to jest później mi powiedziane. I to jest wstyd dla mnie jako ojca. Później muszę się naprawdę gimnastykować, żeby to jakoś naprawić. No, to nie jest takie wcale proste. Szczególnie właśnie najmłodsi. Ja z kolei z drugiej strony tego doświadczam. Rzeczywiście temu dziecku najmłodszemu najwięcej się pozwala, bo tak, jest najmłodszy. Jakoś to tłumaczymy, albo nie wiem, bo tamte to różne rzeczy, ale te tłumaczenia nie są za dobre. Co jeszcze? Jeszcze może wrócę do rywalizacji między rodzeństwem. Myślę, że nie jest to niczym złym. W sensie, zdarza się na pewno zawsze i te rywalizacje są, były między mną i bratem, no bo to było najłatwiej, my właściwie byliśmy razem, więc różne scysje zdarzały się, no nie powiem, że każdego dnia, ale prawie. Takie zwykłe po prostu, o zabawki, o zainteresowanie rodziców, no bo jak on się bawił z tatą, no to ja też chciałam, jak on się przytulał, no to ja też chciałam i tak dalej. Ale to było normalne. I nawet jak żeśmy byli w takich walkach ze sobą, łącznie z jakimiś tam fizycznymi, to mimo wszystko powiem, że gdyby w tym momencie ktoś na przykład z zewnątrz wszedł, to na pewno razem byśmy stanęli murem. Także to były takie między nami porachunki. Myślę, że nawet dobrze, jeśli rodzice szczególnie jakoś nie wchodzą w takie sytuacje. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, no nas nie traktowali równo. Na pewno zawsze było tak, że też inaczej nam się przynajmniej siostrom wydawało, że inaczej jest traktowany brat, zwłaszcza przez mamę, że miał zawsze fory ulgowo, nie sprzątał po sobie, wrócić mógł później, także nie powiem, że to były jakieś pretensje, ale na pewno było tak, że to było inne traktowanie. Też czasami dzieci, niektóre różne traktowania tego, że co innego się wymaga od dziewczyny, co innego od chłopaka. Jest to naturalne i jakbym wychowywała, mam tylko syna, ale jakbym wychowywała córkę, to pewnie też byłyby różnice. Dzieci czasami tego nie zrozumieją, ale to tutaj, jeśli chodzi o rodziców, to myślę, że pewne wyjaśnienie też czasami jakby niweluje niepokój dziecka o to, że jest na drugim miejscu. Żeby wiedziało, dlaczego. Tak. Także, jak mówię, tutaj te relacje między rodzicami a dziećmi, jeśli nawet to nie jest na zasadzie wszystkim tak samo, ale jest to jakiś, jest ten kontakt taki miłości między rodzicem a dzieckiem, to myślę, że to nie jest aż taki niepokój, żeby przerodziło się w jakąś taką patologiczną zazdrość. Właśnie czego najczęściej się zazdrości rodzeństwo, jakbyście mogli tak w pigułce. Ja powiem, że najbardziej zazdrościłam najmłodszej Luzu, tego, że dłużej było można, że nie miała takich obowiązków. No bratu tego, że wydawało mi się, że ma mniej do zrobienia. Ale też później, jak rozmawiamy, bo teraz już wszyscy mamy rodziny, dzieci,
to jestem na przykład zaskoczona, jak moja siostra środkowa, jak mi opowiadała kiedyś, jakie ma pretensje do mnie, że ja byłam właśnie traktowana taka najstarsza, taka stawiana na wzór, a ona środkowa to taka ani najmłodsza, ani najstarsza. Na zdjęciach jej nie ma, ja to mam zdjęcia na brzuchu, na plecach, jako noworodek, bo pierwsza, tak, a ona gdzieś tam w przedszkolu, zapomniana. Pierwsze zdjęcie gdzieś tam na rowerku, a tak to nic. I byłam właśnie zaskoczona tym, że ona pamięta wiele rzeczy, które dla mnie były na przykład obojętne albo wręcz pozytywne, a ona pewne reakcje rodziców w ogóle inaczej interpretowała. W ogóle miała na przykład żal o takie rzeczy, których ja w ogóle nie wychwytywałam. Rzeczywiście, no bo jak jest pierwsze dziecko, to ta uwaga rodziców, wszystkim się zachwycają, no bo to jest pierwszy etap, pierwszy raz przeżywają, to faktycznie. Ty, Róża, coś chciałaś powiedzieć? Ja może jeszcze dodam odnośnie tych błędów rodzicielskich, bo ja akurat miałam taki przykład, jestem takim przykładem, że miałam brata bliźniaka i chodziłam z nim razem do podstawówki, potem w gimnazjum się tam rozdzieliliśmy, ale znów w liceum żeśmy chodzili razem do szkoły. No i pamiętam, że głównym jakby polem do zazdrości to były różnice w wynikach w nauce, ponieważ mój brat jest bardzo, bardzo takim, zawsze był takim geniuszem klasowym i szkolnym. No i też rodzice jakby często niestety porównywali nas właśnie w tym obszarze i tutaj myślę, że właśnie jest ważne, szczególnie jak się ma bliźniaków, żeby jednak pamiętać o tym, że każde dziecko jest jakby inne i ma inne jakby inne predyspozycje, inne talenty w różnych dziedzinach i żeby tutaj pamiętali właśnie rodzice. Ale też jeżeli chodzi tak na moim przykładzie, no to pamiętam, że rodzice nas starali się zawsze właśnie sprawiedliwie traktować. Nawet jakieś takie śmieszne pamiętam przykłady, właśnie to są takie fajne wspomnienia z dzieciństwa, jak żeśmy właśnie rodzice nam kupowali na przykład batonika jednego i pozwalali nam linijką odmierzać dokładnie, żeby przedzielić właśnie. Co do milimetra. Także i pamiętam, że wtedy właśnie i ja miałam poczucie sprawiedliwości i mój brat i oboje, że byliśmy zadowoleni i rodzice nam na to pozwalali i no to jako właśnie taki dobry przykład podam. Ale to faktycznie, na przykład z tym porównywaniem, to uważacie, że w ogóle porównywanie dzieci jest złe? Czy w rodzinie? Ja to chciałam jeszcze tutaj dodać. Tutaj wywoływana odpowiedź. Sprostować. Muszę sprostować. Broń się. Wytłumaczyć się. Znaczy z tym porównywaniem to jest tak troszkę, to się nie dzieje wprost. To się dzieje tak, że jak bardzo cieszę się z, na przykład z sukcesów, no powiedzmy syna, nie? Jak często o tym mówię, nie? Nie porównuję, ale przez to, że się częściej mówi, to już się porównuje, nie? I tutaj właśnie ja starałem się walczyć z tym, żeby tak nie zrobić, ale to wtedy trzeba było coś podkreślić, co Róża ma jakieś walory, nie? Bardzo się cieszyłem z tego, że to nie są dwóch chłopaki albo dwie dziewczyny, nie? Tu byliśmy na troszeczkę lepszej pozycji. Także to. Ale właśnie tak jak teraz z perspektywy, teraz na przykład bardzo, bardzo się cieszę i jestem dumna z tych osiągnięć mojego brata. No, bo to myślę, że tak przychodzi trochę z wiekiem, że jednak. Tak było akurat w moim przypadku, że jakby zaczęłam jakby doceniać to, że właśnie, że mój brat ma takie osiągnięcia i teraz naprawdę już żadnych nie mam takich uczuć jak kiedyś właśnie, jak chodziliśmy razem do szkoły. Bo to rzeczywiście mogę potwierdzić, że jesteście przykładem takiego zgodnego rodzeństwa i mimo, że jakby działacie w tych samych polach, bo Rafał studiuje medycynę, ty farmację, to nie widać między wami jakichś takich, wręcz przeciwnie, chyba jesteście takimi najbliższymi osobami, jeśli chodzi do siebie. Ale właśnie co to wpłynęło? Czy tylko czas, czy na przykład ty coś zmieniłaś w sposobie myślenia? Myślę, że jak zaczęłam, bo to najgorszy taki okres trochę jak się zaczyna dopiero dorastać, to wtedy jakieś takie, ja akurat miałam jakieś najgorsze takie momenty, że też nie zachowywałam się wobec niego jakoś w porządku. Myślę, że później jak dojrzałam i z wpływem czasu, ale też zmiana jakby swojego myślenia i postrzegania go,
i też jakby docenienie, bo w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że naprawdę to jest, naprawdę myślę, że mam szczęście, że mam właśnie taką bliską osobę, z którą mogłam się wychowywać od początku swojego życia i też mogłam z nią dzielić każde jakieś tam sekrety i też zawsze mogłam się zwierzyć i miałam takiego prawdziwego przyjaciela, mimo tego, że tam się kłóciłam z nim też, wiadomo, ale no w pewnym momencie sobie zaczęłam zdawać sprawę, że to jest właśnie bardzo cenne, że jednak mam kogoś takiego bliskiego i no teraz jakby to też jakby zmiana mojego właśnie myślenia, myślę, że... Chyba rzeczywiście przychodzi z wiekiem, że nie traktuje się już tej osoby jako takiego wroga, czy kogoś intruza w życiu, tylko rzeczywiście najbliższą osobę, to też z własnego doświadczenia. Czy coś o porównywaniu chciałeś dodać? Dzieci? Tak. Znaczy, wiecie, myśmy się wychowywali w trochę innych czasach. To nasze to dzieciństwo przypadło mniej więcej koniec lat 70., początek 80., no i 80. lata to... Ale fajnie, ja sobie... było. Fajnie było. Nie, naprawdę, to ja uważam, że to było super, bo no to nie ten program, nie ten odcinek, może kiedyś będzie okazja. Jaki temat? Nie wiem. Dzieciństwo w latach 80. Dzieciństwo PRL-u. Zaprosić na ten temat. Natomiast ja sobie tak teraz myślę, ja tam miałem żal do rodziców o pewne rzeczy, ale to nie było ja nie byłem zazdrosny o Pawła. Tam wchodziło co innego, bo tam troszeczkę różnie nas traktowali, głównie tata. Ale to zazdrość nie była. Ja się czułem świetnie w swoim środowisku. Paweł miał swoich kumpli. Ja miałem... No dobra. No, ja ich miałem jakoś tak, się zawsze w życiu składało, że nie cierpiałem na brak towarzystwa. Tam w domu wychodziłeś, ja siedziałem w domu. Tak, ja w domu nie usiedziałem, to jest prawda. Teraz za to kocham siedzieć w domu. No tego konfliktów nie było. A mnie ciągnie świat. Ja się już wyszumiałem. I tutaj była między nami jakaś tam może rywalizacja, chociaż... Nie było. Nie było. Nie, przepraszam, nie, tak. Nie chcę, tak, nie tak, chcę, tak, nie ale większej sytuacji. Zgadzam się. Nie jak u ciebie. Powiem wam to szczerze, tak, tak. Nie pamiętam uczucia zazdrości wobec Maćka. Nie pamiętam, no mimo, że, może dlatego, że jest trochę tu jakaś patologia, jakaś to jest deformacja charakteru. Ja po prostu nie bardzo znam uczucia zazdrości. Nie interesuje mnie to, co ma inny. To mnie nie interesuje. Ja bym się po tym po prostu nie miałem zazdrosny nigdy. Tym bardziej, nie chociaż tylko tym bardziej, że no, Maciek miał ciężej, można powiedzieć, jeśli chodzi o traktowanie, bo on był bardziej taki problematyczny. No, ja tam w książkach siedziałem, to co to za problem, a Maciek się buntował, nie wtedy. Ja się buntowałem później, natomiast... Ponosiłem tego konsekwencje. Natomiast myślę, że uniknęliśmy po części brak zazdrości z naszej strony, bo ja też nie potrafię sobie przypomnieć jakiejś zazdrości materialnej w stosunku do kogokolwiek, a tym bardziej do Pawła. Po prostu nie potrafię przypomnieć. Każdy ma tyle, ile ma i to mnie naprawdę jakoś tak nie rusza. Natomiast tutaj jest wielki wkład, wielka zasługa naszych rodziców. My, żeby coś dostać, to pamiętam, jak kupili nam rodzice komputer Atari 65X, to tam w tych PC-tach starych, 88 rok, kto w PC-tach siedzi, to wie, o czym mówię. To wiecie, to był, no to teraz nawet trudno mi porównanie w tym momencie znaleźć, bo teraz dzieciaki to wszystko mogą mieć na wyciągnięcie ręki, pojedzie do sklepu RTV, AGD i sobie tam wszystko weźmie. Za ciężkie dolary, ale myśmy, tłukliśmy się niesamowicie. To mama kiedyś mówiła, że ona się modliła o jedno, żebyśmy się nie pozabijali. Każdego dnia rano mama mówi, pierwsza modlitwa, Boże, żeby się dzisiaj nie pozabijali, i to, wiecie, aby sobie nie zrobili krzywdy fizycznej. To nie były walki na pazury, tylko my byliśmy zawsze silni. I dość dobrze. Wszystko. I myśmy się lali tak jak na walkach bokserskich. To naprawdę, wiecie, my pierwsze szlify tośmy właśnie ze sobą mieli. Te narzędzia, o których nie wspominaj. Nie wspominaj o różnych narzędziach. Są narzędzia, tak, które służą do zabijania, tak, i ich używali. Gołe pięści było później, jak trochę bardziej honor w nas wiózł. Natomiast zgoda między nami była totalna, jak pracowaliśmy na konkretny cel. Tak. My mieliśmy tunele, tych tuneli było od pierona, to była ciężka robota. Tam nie będę się wdawał w szczegóły, na czym ona polega. Natomiast było tej roboty bardzo dużo. Rodzice nasi pracowali zawodowo, pracowali też na polu. I no, tak to kiedyś było, że dzieci pracowały razem z rodzicami. Nikt się wtedy nie bał, że jakaś dolna opieka społeczna coś im zabierze, te dzieciaki, bo pomagają rodzicom utrzymać rodzinę. Wtedy pod tym względem było normalnie.
I pamiętasz, jakbyśmy rozmawiali o grach komputerowych? Taką gazetkę mieliśmy, gdzie były tam gry, taki krótki opis, ile to kosztuje i tak dalej, ile to obrotów na tym magnetofonie musi wykonać, żeby się gra załadowała. Zgoda, no, pełna. Naprawdę nie, kiedy przerwaliśmy bójkę, bo chcieliśmy, Maciek, ale wiesz, że pamiętasz, no, może ja tak nie wiem kiedy. Maciek, musimy przestać, tak. Bo rozumiesz, jest praca, teraz musimy to zrobić, pamiętasz nasz cel? Tak. I się jednoczyliśmy. Ja przerwę ci, ale powiem, praca, wspólna, ciężka praca dzieci, załatwić dzieciom wspólne zadanie, którym muszą być zgodne i muszą je wykonać razem i z jakąś tam gratyfikacją, czy naturalną, czy wymyśloną. Tego dzisiaj brakuje. Również mnie, bo ja mieszkam na wsi, chłop bez ziemi jestem, tak zwany, znaczy, nie wiem, z tej ziemi tam rośnie i to jest problem, że jakby tego rodzaju, bo myślę, że wiele problemów z zazdrością, związanych tego rodzaju takim zawiścią, nawet potem z nienawiścią, bierze się właśnie z braku konkretnego zajęcia, nudy. Mhm. A ludzie jak siedzą, to im nic nie robią, tylko się bawią, no to im różne rzeczy do głowy przychodzą. I oczywiście z nadmiaru materialnego, czy też tak zwanego przesytu, nie? Materialnego. Mówiłaś o takim właśnie tych słodyczach, nie? Że się dzieliliście. Ja powiem taką rzecz, że tak jak myślę, to może niekiedy zazdrość się budziła we mnie, czy coś takiego było, że zawsze byśmy byli bardzo wyczuleni na punkcie właśnie tego, czy porówno będą słodycze rozdzielone. To fakt. Tak, ktośmy pilno, to nie jest zazdrość, tylko to jest taki rodzaj... Musi być porówno. Sprawiedliwości. I wiecie, to były czasy, kiedy czekoladę się widziało raz na rok, niekiedy. Naprawdę. Może dwa, na święta się widziało. Jak mnie w rodzinie, to było dziecko, które było przekonane, że pomarańcze mają kości. Tak, bo ona było obiecane, że będą pomarańcze na święta, mama obiecała. I dziecko zapytało potem, no, że wyobrażało sobie, że jak to jest tak dobre, to musi być mięso. I to musi mieć kość. I teraz taki pomysł rzucę, jeśli chodzi o dzielenie słodyczy. Otóż ja dowiedziałem się o tym w dorosłym życiu, co prawda, ale sprzedajny pomysł. Jak się ma dwoje dzieci i jest batonik, to jednemu dziecku mówi się, słuchaj, ty podzielisz na dwie części ten batonik, a ty sobie wybierzesz, który chcesz, którą chcesz część. Gwarancja sukcesu. Gwarancja sukcesu. Nie ma takiej suwmiarki. Oprócz linijki. Ale to rzeczywiście to, co powiedziałeś, ta wspólna praca też tak mnie to zainspirowało. Rzeczywiście w rodzinie musi być jakiś cel, żeby nie trawić tego czasu wolnego na kłótnie, bo to jest jakby taka naturalna naturalna rzecz. Wspólna praca, a druga sprawa, to ja się jeszcze odwołam do roli rodziców. Jak wiecie, jak dzieci widzą w rodzicach zazdrość, przecież to jest teraz nagminne. Ja to obserwuję i to jest przerażające, że dlaczego wyjeżdżają za granicę? No w większości przypadków, ja nie chcę powiedzieć, że we wszystkich, ale w większości przypadków to jest o poprawy bytu materialnego. No to nie ma się co oszukiwać, że to jest tam dla dzieci, jakby tak to wszystko dobrze rozkminić, to myślę, że to jest właśnie po to, żeby mieć ten telewizor trochę większy, ten samochód lepszy. I jak dzieci na to patrzą, a dzieci są niesamowitymi obserwatorami, to jeszcze mało tego, nie, że są obserwatorami, one to od razu wprowadzają w życie. To my starzy, to się tam zaczynamy krygować, no, czy się opaca, czy warto, czy pasuje, a dzieci nie, tam dzieci idą jak w dym. I u nas tego nie było. U nas nie było czegoś takiego, że rodzice komuś coś zazdrościli. Zawsze ciężko pracowali, my nie możemy narzekać absolutnie, że nam tam czegoś brakowało. Naprawdę uważam, że żyliśmy na takim dość niezłym poziomie. Oczywiście wszyscy chodziliśmy do szkoły w juniorkach. Starzy wiedzą, o co chodzi, młodym nie będę tłumaczył, bo nie pojmą. Natomiast jak byłaby taka ta spirala, że to ten ma samochód taki, trzeba więcej kupić, to się na dzieci przejdzie. No nie ma siły. No nie ma innej po prostu możliwości i będą zazdrościć. A na początku u siebie, z podwórka. Jeszcze przyszło mi do głowy, jeśli chodzi o zazdrość między rodzeństwem, że chyba jeśli mówimy o takiej patologicznej zazdrości, to jakiś raczej spory przyczynek rodziców w tym raczej jest, jakieś błędy już takie wyraźne. Nie ze własnej historii opowiem, ale przypomniała mi się taka historia starotestamentowa dotycząca Jakuba, jego żon i konkubin, jak w pewnym momencie zagrożenia życia ustawia tą rodzinę, idzie mu na spotkanie brat Ezaw, z którym zadarł wcześniej, z wojskiem właściwie.
I on tę swoją rodzinę ustawia w ten sposób, że konkubiny z dziećmi na początku, później Lea, jego żona, z dziećmi i na końcu jako taki skarb Rachela z tym synem. I powiem, że dopiero ta historia, jak sobie to potem przełożyłam na nienawiść taką do Józefa, tych braci, to rozumiem, bo oni rzeczywiście byli w tym momencie postawieni w takiej sytuacji, gdzie wyraźnie jakby ich ojciec dał im do zrozumienia, że są mniej ważni dla niego, że oni mogą zginąć, to jest mniejsze ryzyko, natomiast najbardziej chroniony ten Beniaminek, znaczy akurat tutaj Józef, ale... No to faworyzowanie jest problemem. To i tutaj rzeczywiście rodzice mogą popełnić błędy, które potem przekładają się na życie rodzeństwa. To jest ciekawa rzecz, że tak jak Marek, czy właśnie chyba Róża wspominałaś też o takiej sytuacji, że... A nie, ty, Kasiu, bo mówiłeś o tym, że po latach ktoś może, twoje rodzeństwo może ci wypomnieć pewne rzeczy, które... Tak, z której sobie nie zdawałaś sprawy i rzeczywiście jest w tym pewnego rodzaju wielka zagadka, wielka tajemnica właśnie, że my rodzice nie do końca znamy konsekwencje naszych zachowań. My, naprawdę może być tak, że nie faworyzujemy któregoś z dzieci, nie chcemy przynajmniej tego, ale tak zostanie to odczytane. I z drugiej strony myślę, że dzieci też mogą się mylić, nawet potem wyrosnąć jako dorosłe osoby i mogą się dalej mylić, Mogą być tak silnie przekonane. Może być mocne przekonanie, jakiś uraz, który powoduje potem, że człowiek nie zatwi takiego urazu, czyli przez nie poprosi o wytłumaczenie, nie wybaczy i w ten sposób będzie to przeżywał. Ja powiem taką rzecz, niekiedy warto pewną zazdrość wzbudzać. Albo może zazdrość może być takim, powiem tylko tyle, że to moja mądra żona przed programem jeszcze zadzwoniła, rozmawialiśmy troszkę i mówiła mi, że warto ten temat poruszyć, to właśnie jest jej pomysł, Kosia gdyby tu była, to o tym powiedziała. Otóż akurat właśnie za chwileczkę jedna z naszych córek kończy 18 lat. No i będzie miała swój specjalny dzień. Może i wiele prezentów, to specjalny wiek w tej kulturze, 18 to wiadomo, pewnego rodzaju taka większa bariera, taka większa poprzeczka, tak, przeskok spory. I co prawda nasze dzieci są już spore, ale gdyby były mniejsze, to bym tak myślał sobie, no dobrze, będą pewnie te młodsze dzieci troszkę zazdrościć. A, prezenty, specjalny tort, babcia przyjedzie, ta babcia tutaj coś pocałują, wujek przyjdzie, wujo tam wyciągnie portfel, tak? Wyciągnie portfel? Ten wuj to jest prawdziwy wuj, mogę powiedzieć na pewno, ale i teraz zobaczcie, że te dzieci muszą sobie poradzić z tym. No to nie są moje urodziny, moje będą za pół roku, nie? Jest ta czwórka, to tam co kwarta mniej więcej, nie? Wypada. Średnio i moje są za tyle. No i co? No muszę z tym... Teraz ja jako rodzic mógłbym dostać drżączki, nie? No, ojej, jest niesprawiedliwość, bo jest nierówno w rodzinie. Teraz muszę w takim razie tym dzieciom pozostałym kupić po jakimś czymś, żeby im osłodzić, nie? Nie osłodzę nigdy, bo i tak przecież nie kupię dla prezentów tutaj jednej, nie? Nigdy nie będzie. One się muszą nauczyć żyć z tym, że w pewnym momencie w życiu to ich rodzeństwo ma więcej, i to sporo więcej, i jest specjalnie traktowane. To jest... Akurat wyprzedziłeś pytanie, bo chciałam was zapytać, co wam dało właśnie posiadanie rodzeństwa, ale to też jakby jeden aspekt, że człowiek musi się wyjść z tego egoizmu i rzeczywiście zacząć się też cieszyć szczęściem innych, no bo inaczej będzie całe życie nieszczęśliwy, tylko będzie patrzył. Nie wiem, możecie coś jeszcze dodać przy okazji, co wam dało posiadanie rodzeństwa, jak patrzycie tak z lotu ptaka. Co was nauczyło? Ja tak powiem, posiadając trójkę rodzeństwa, a mając syna jedynaka, myślę, że jednak pewne rzeczy, takie jak taki spontan w dzieleniu się, po prostu nigdy by mi nie przyszło do głowy, że mając coś dobrego, żeby nie pomyśleć, że się podzielić. Natomiast przy jednaku naprawdę, nawet jak się to mówi wielokrotnie, to nie jest to, po prostu...
to trzeba mieć rodzeństwo. I nawet jak, między, oczywiście, że nam się zdarzało, że na przykład nie zawsze żeśmy sprawiedliwie dzielili, że na przykład brat, który naprawdę był łasuch na słodycze, podjadał na początku, a dopiero potem myślał, może się podzielić. Trzeba się spieszyć. Różnie było, ale generalnie, jak mówię, pewne rzeczy, które mamy już tak z bycia z sobą, powiedzieć to na zasadzie zasady i powtarzać nawet, to nie jest to samo. I to bardzo ciężko idzie. Także ja jestem strasznie zadowolona. Zresztą jako dorosła to również z tego, że w tej chwili no, te relacje między nami, jakkolwiek nie było po drodze, bo to jeszcze między siostrami, jak żeśmy dorastały, tam o zabieranie sobie ciuchów, o to, jak długo się siedzi w łazience, no to po prostu tragedia. Ale teraz to są raczej takie rzeczy, które z łezką wokół wspominają. No niektóre rzeczy rzeczywiście też takie, tak jak mówiłam, które zupełnie inaczej pamiętamy, ale jak mówię, to życie z rodzeństwem jest naprawdę wielkim błogosławieństwem. Mhm. Ważne zdanie. Ono uczy wielu rzeczy, wytrwałości, cierpliwości, wybaczania sobie nawzajem, co by się mogło... Też, jasne. Też, żeby się nie zranić. Nie. No, może jak się bić. Jak walczyć. Jak uszkodzić. Jak walczyć. Czy wiecie, czy w szkole, oczywiście Paweł jest starszy i zawsze w tych szkołach był 2 lata przede mną, ale tam chyba nie stawałeś w mojej obronie. Nie było potrzeby, przecież ty sam biłeś swoich bronów. Nie, ale pamiętasz takie rodzeństwo, co ty się zlałeś z tym starszym, a ja z tym młodszym. I to były takie równorzędne walki. Przez pół podstawówkiśmy się tam musieli męczyć jakoś z nimi. Nie myślałem o liceum, myślałem. A nie, w liceum to już zupełnie... Moja sława twoją poprzedziła. I tak. Nie, no, przychodzi machała. To pani na fizyce to powiedziała, że dwóch machałów w jednej szkole to stanowczo za dużo. Nie, ale też tak było. Rodzeństwo mogę? Może, rodzeństwo rzeczywiście... Jest to błogosławieństwo i nie zawsze tak się okazuje, ale myślę, że naprawdę jakoś nigdy nie zobaczcie, z jednej strony byliśmy u naszego kuzyna, jedynaka, czy on był faktycznym jedynakiem, bo jego rodzeństwo było dużo starsze, było mieszkało poza domem. Słuchajcie, jedno z największych zdziwień, jakie w dzieciństwie widziałem, dziwnych rzeczy, które widziałem, to była salaterka pełna cukierków. Leżąca, o tak. To jest dla mnie było niewyobrażalne. Jak możliwe? Ale czekaj, nikt jak nie to? Wziął. Że nikt tego nie wziął, że jednak myśmy ścigali się, kto pierwszy zje. Nie to, że nie ukrywaliśmy przed sobą, nie tylko, żeśmy sobie stawali, odwijali i jedli, nie? Aż... Trzeba było też być jakby przy tej miejscu, bo jakby się gdzieś zapomniało. Czy to jest pewien jeden, ale z drugiej strony, słuchajcie, rzeczywiście myślę, że to po prostu nie nauczy, że to jest świetna lekcja takich społecznych zachowań. I zresztą jeszcze raz muszę powiedzieć, bo się Maciek nie minę sprawnie, powiem, że myśmy swoje baterstwo odkryli naprawdę późno, po latach 20. naszych 20. Wcześniej nie to, żeśmy się nienawidzili, tylko że byliśmy sobie dość obcy, nie? Znaczy daleko od siebie żyliśmy. Byliśmy już do środowiska. Oczywiście, gdyby, słuchajcie, jak mnie ktoś ruszył na mieście, to Maciek zbierał ekipę i biegnął mnie, nie? Jak tam jakby jego ruszył, jak tam jego się bardziej balichał niż mnie, no to bym ja leciał. Czyli bym bez wahania położył życie za brata, to takie rzeczy są, ale to nie jest, to nie była tego rodzaju, nie było lubienie się, nie? I co właśnie sprawiło, że się zaczęliście lubić? Nie, no myślę, że wiara w Jezusa, to jest ewidentnie, że to nas zbliżyło, że zaczęliśmy rozumieć podobne sytuacje, sobie nawzajem pomagać w takich kluczowych sytuacjach, nie? W naszym, naszym życiu chrześcijańskim. I no to nas cementowało. Nie? I bez tego, nie wiem, bez tego byśmy żyli odrębnie. To znaczy, nie? Nie? Odlepnie, ale, ale poprawnie. A nie, poprawnie, nie? Poprawnie. Bez nienawidzenia. Tak. To... Tak, troszkę, wiesz, tak obojętnie. My widzieliśmy rodzeństwo taty naszego i tak było, to był przykry widok. Tata był najstarszy z rodzeństwa i był najgorzej traktowany. No najgorzej, ja pamiętam pewne bardzo przykre sytuacje, gdzie nawet widziałem, jak płacze, także... Także to było i przykre i dla mnie, jak wtedy jeszcze byłem takim, wiecie, tam kilkuletni, czy no, góra 15 lat. I takie sceny widziałem przykre i to wiedziałem, że to się dzieje wielka niesprawiedliwość. To też mi oczywiście odbierało ochotę do miłości, czy do lubienia rodziców taty, czyli dziadka i babci. No i rodzeństwa, bo to tak wszystko razem się to skupiło. To już tam nie ten temat. Ja mi się jeszcze, Kornelek, jedna rzecz przypomniała dotycząca takiej wspólnoty, budowania więzi rodzeństwa ze sobą przy pracy. Ta świadomość taka, że my uczestniczymy
W pracowaniu na rodzinę, że nasz wkład, mimo tego, że jesteśmy jeszcze może nie za silni, nie za duzi, to jednak to taką cegiełkę wkładamy do tego, żeby mamie i tacie było lżej, że jak mama kupuje chleb z masłem i coś tam jeszcze, to jest tam ten procent nasz. I nie wiem jak ty, ale ja takie przeświadczenie to miałem, jak to myśmy halowali, czy przy świniach, czy przy tunelach, tak, czy przy gęsiach. To nie pomysły na dorobienie po pracy w fabryce. To wiecie, to było pola, mieliśmy niewiele, ale wtedy nie było nic zmechanizowane, wszystko trzeba było na własnych rękach zrobić. Ale to mi dawało taką siłę wtedy, bo to myśmy bywały dni, że pracowaliśmy ciężko. I to jeszcze później po naszej pracy szło się do babci. Pomagać. Nasze wakacje były wakacje pracy. A już tak całkowicie poza tym wszystkim, fajnie było. Plus tego wszystkiego, już poza, mówię, wychowaniem czy więziami między rodzeństwem, to dla rodziców tradycyjnie taki apel. Naprawdę ciężka robota spowodowała, że nie zrobiłem w życiu wielu głupot. Bo mi się nie chciało, nie miałem siły. Jak wróciłem w piątek, wiecie, program ma dość luźną formę, więc mogę sobie na to pozwolić, jak wracałem piątek ze szkoły po kielichu i tata to wyczuł, to jeszcze w nocy, w sobotę, przypuśćmy czwarta rano, byłem budzony, tata mówi, chodź synu, wczoraj miałeś siłę, to będziesz miał i dzisiaj. Miałem zapewnioną całą sobotę do ciemnej nocy. Chłopaki mówią, chodź, idziemy. Mówię, nie, słuchajcie, ja chcę pospać. Wrócę, tata ma na pierwszą zmianę, już jest z domu, zobaczy, będzie. Ale to rzeczywiście to, co powiedzieli, że też taka świadomość między rodzeństwem, że my mamy też pewien cel, czyli opiekę nad naszymi rodzicami, szczególnie też w przyszłości. To rzeczywiście też tak cementuje, że... A teraz nie ma tego wszystkiego i to nie tylko chodzi mi o pracę, bo to jest tylko jeden z elementów. Ale co się dzieje? Rodzice są już w podeszłym wieku, jeżeli są dalej sprawni, to mają farta, a jeżeli są niesprawni, to idą do przytułku. I naprawdę tam tak, powieka... Gdzie to widziałeś takie rzeczy? Cały DPS jest u nas zapchany takimi ludźmi, także ja nie mówię tutaj o czymś dziwnym. To nie jest główny powód, ale to jest jeden z elementów, który się uważam dość mocno do tego przyczynia. A wydaje mi się, że im dalej, tym gorzej. No rzeczywiście, kiedy relacje między rodzeństwem są mocne, to rzeczywiście to też promieniuje na całą rodzinę, bo i rodzice mają jakby z tego radość i rzeczywiście i inni ludzie z otoczenia pytają, no co to jest za rodzina, że takie macie dobre relacje między rodzeństwem, bo jakby normą jest, że są złe. Dokładnie. Jeśli mają jeszcze wspólny biznes, no to jako tako. Tak, jest. Ale jak nie? Interes. Ja też pamiętam pracę wakacyjną. Moi rodzice mieli, i dziadkowie zresztą, pole pełne porzeczek. Tam było z 200 krzaków porzeczek, także jeden miesiąc wakacji to było czarne. Czarne, gorsze. Tak. Tak, ale już malutko, także nie zbierało się na sprzedaż, natomiast porzeczki to były głównie na sprzedaż, jeździliśmy do skupu i ten jeden miesiąc rzeczywiście pracowaliśmy właściwie od rana do wieczora, tam jedzenie zabieraliśmy ze sobą i powiem tak, teraz to ja to wspominam bardzo fajnie. Natomiast wtedy to był dramat. Powiem szczerze, że gdyby nie to, że autorytet rodziców i to, że wychodziło się daleko i samemu bym nie wróciła z powrotem do dziadka domu, to pewnie byśmy próbowali się urywać. Natomiast jak mówię, to też jest coś, co w tej chwili oboje z bratem, bo głównie myśmy wtedy zbierali te porzeczki, wspominamy naprawdę dobrze, a niezależnie od tego, że wcale niekoniecznie tak było po drodze. Także... też takie cenne dla rodziców, żeby też stwarzać dzieciom takie okazje do wspólnego wysiłku, nawet jak narzekają, nie chcą, to potem będą wspominać. Opieczenie na tym ognisku się opiecze, że siła charakteru. Ale też taka relacja między nami bliższa, no bo jednak chcąc, nie chcąc, dużo czasu spędzaliśmy razem, mieliśmy wspólny cel, razem żeśmy narzekali wracając, że ojejku. Wspólny front, tak jak to też cementuje. I skoliozy wtedy nie miała, teraz każdy, także... Ja też pamiętam, właśnie też mama nas zabierała na wieś do swojej siostry, żeby pielić truskawki, to też właśnie pamiętam to
takie wspólne zbliżenie właśnie w tej pracy i w tym narzekaniu. Też. Nic tak nie zbliża. Wspólny wróg. Trzeba zapewnić dzieciom jakieś samo nieszczęście. I ona wtedy zbliży wspólnotę w tym nieszczęściu. W bólu. Jak mają nas mordować to razem, jak to Pawlak z kolegą lepiej stwierdził. I wspólna radość, jak się wracało, jeszcze pamiętam, bo babcia zawsze wychodziła trochę wcześniej z tych porzeczek, szła przygotować obiad, a my po całym dniu tej pracy i tam suchego prowiantu, jak się wracało, to już się wracało na taki obiad. I tak żeśmy szli i tak marzyli o tym, co tam będzie do jedzenia. No. Ale to już kilka razy było wspomniane, bo my jako dzieci tego tak wszystkiego nie widzieliśmy. To dopiero, ale to zostało w nas zaszczepione i to jakiś wpływ na nasze wychowanie, na nasz charakter, na to, kim teraz jesteśmy, to miało. Może nawet nie jakiś, tylko bardzo duży. Także to tak do rodziców, żeby się nie przejmować absolutnie takim chwilowym niezrozumieniem sytuacji, czy też niepogodzeniem się z losem, że jednak trzeba pójść plus 35 i trzeba pójść na pole, czy trzeba coś zrobić. To się absolutnie tym nie przejmujmy, nie przejmujcie. Dzieci za te 15-20 lat wam będą bardzo dziękować, że to kiedyś właśnie nagięliście się, bo to trzeba się nieraz nagiąć, żeby dzieciom robotę dać. To jednak będą wdzięczne, a to będzie dla nich z korzyścią, bo te dzieci najprawdopodobniej będą miały swoje dzieci. Jak nie dostaną tego wzorca, to skąd się mają dowiedzieć? No, elementarz Falskiego, mimo tego, że jest dobry, to on tam wszystkiego nie pomieści. To jednak trzeba z życia też trochę. Też nie będą potrafiły doceniać wszystkiego. Jeszcze może zanim przejdę do waszych pytań, to chciałam was zapytać, o co jest najtrudniej w rodzeństwie, czyli coś najtrudniej wypracować, czy jakoś pielęgnować? Co wam jest najtrudniej właśnie, jeśli chodzi o wasze relacje z rodzeństwem? Znaczy tak, ja to bym powiedział, że najtrudniejsza rzecz, którą się mi nie udało osiągnąć z rodzeństwem, to to, że absorbowali swoją taką miłość rodziców i później to się przeniosło też na dzieci, nie? Bo inaczej widziałem, czyli dziadkowie już jakby traktowały Rafała i Różę, a inaczej no, z tych młodszych sióstr, mhm. nie, dzieci. To najbardziej, tak można powiedzieć, czy taki żal, czy jakaś takie coś, to próbowałem dławić, ale to nie wiedziałem, jak z tym walczyć w ogóle. Bo to walczyć o miłość to jest takie bardzo dziwne, nie? Trochę. I tu można powiedzieć, taka moja, no niestety, porażka, ponieważ no, ja to tak to odbieram, chociaż nie wiem, czy miałeś na to wpływ. Czy miałem na to wpływ. Pewnie powinienem więcej mówić im. Może nie byli świadomi, nie, że zaczynało się od takich różnych spraw, że na przykład moja mama nie akceptowała na przykład czegoś, co lubię, na przykład, że jakiejś muzyki, prawda, czy tam, no takie, wiele takich przykładów można by było wybadać. W końcu to się przekładało właśnie na traktowanie, no powiedzmy, Rafała, nie, mojego syna, nie. Było coś, dziadkowie. Tak, było coś takiego na przykład, że on coś uszkodził przy telewizorze, nie. To jakąś klapkę coś tam urwał, czy coś takiego, to już było wielka rzecz, a teraz jest młodszy tam, z młodszej siostry, to ją można wszystko drzeć i tak dalej, i tu już można, nie? I zobaczyłem teraz, że ta zazdrość, która była, powiedzmy, mogła tam być między rodzeństwem, a wcześniej rodzice, widziałem, szczególnie moja mama zazdrościła różnych rzeczy tam sąsiadom, czy to się gdzieś jakoś tak przenosi dziwnie, nie? I biblijne są też tego podstawy, już chociażby o Abrahama, tak? Nie, o Izaaka może, Izaaka. Bo tam byli te bliźniaki, tak? Jak się może poprawić, jak coś. No i właśnie, tak. Jedno Ezaf i Jakub, tak, chyba. Tak. Też był ten problem. Ten problem właśnie zazdrości był właśnie, nie? I tak się zastanawiam właśnie, czy się nie powinno jednak, żeby obronną ręką wyjść z czegoś takiego, to no, w pewnym momencie ci ludzie, że tak powiem, to będą różni. Jeden będzie bardzo zdolny, ale drugi będzie miał jakieś inne tam zalety, nie? I że
Bóg nie stworzył nikogo od linijki, tylko jestem indywidualnością i trzeba, dorosłość i dojrzałość polega na tym, że trzeba by było to zaakceptować, że tak jest, bo to w końcu przerodzi się w nieszczęśliwość danego człowieka i będzie miał ukrytą pretensję do Boga nawet. Że czegoś mnie takim głupim uczynił, nie? Że nie umiem tego, nie umiem tego zrobić, jestem taki uferma, nie? I coś takiego. No, to się w końcu taki bunt, żal i to nie jest, jeżeli, ja nie mówię, że to tak wystąpiło, tylko to są takie... Takie zagrożenia. Ale no, pewne symptomy jakieś tylko tam wystąpiły, no i że... Później tam w dorosłym życiu to się odbija i ja to widziałem nie tylko w moim tam rodzinnym domu, ale gdzieś jeszcze wcześniej w pokoleniach to samo. Nieraz z ojcem żeśmy rozmawiali na te tematy, ale no już teraz to już jestem w takim wieku, że już ojca nie ma. Mogę sam tak już porównać, jak te różne błędy źle wpływają, nie? Że chyba jedna z najważniejszych rzeczy, żeby zbudować więź, żeby umieć to zbudować, bo jeżeli się tego nie zbuduje, to później się właśnie nie lubi. Znaczy nie to, że inaczej się traktuje dzieci, powiedzmy tam cioteczne, co później są zazdrości i tak będą, nie? Ale jeżeli więź jest zbudowana, to jest o wiele łatwiej sobie dobro wyświadczać. To właśnie jako rodzice byście poradzili innym rodzicom, żeby jak najbardziej zniwelować tą zazdrość właśnie między dziećmi o czas, czy uwagę, czy miłość od rodziców, bo to rzeczywiście często występuje, że na przykład syn jest zazdrosny, że to jest córeczka tatusia, czy na odwrót. I faktycznie czasem jest ta dysproporcja spędzania czasu i co zrobić wtedy, kiedy dziecko czuje się mniej kochane niż inne dzieci, no bo to jest taki problem, nad którym trudno przejść do porządku dziennego, że nie przejmuj się i że jesteś kochany. To jest kwestia, to jest sprawa naszej, mówiąc biblijnie, grzeszności. I dzieci również. Po prostu jest taka rzecz w człowieku, szczególnie w małym człowieku, młodym człowieku, jest to pragnienie bycia w centrum uwagi. Ono nigdy, jeśli będzie niepohamowane, nigdy nie zostanie zaspokojone. Rodzic, mówię, wierzący rodzic powinien sobie zdawać z tego sprawę. Tak jest. I nie można wbijać też siebie w poczucie winy, że ja tego pragnie dziecka nie zaspokajam, ponieważ ono ma tendencję do przechodzenia w przerastania, do wyrastania poza normę i bycia złym, czymś złym, ale oczywiście mówimy o tym, jak być, jak to zamienić w dobro. Uważam, chciałbym być tego przykładem dobrym, ale może niekoniecznie jestem, że rodzic powinien być dostępny dla dzieci w równym stopniu, na przykład. To jest ważne dla ojców, nie, że powinien być dostępny. Bo co? Bo powinien być równie dostępny i traktować swoje dzieci jako dar od Boga w takim samym stopniu każde. Teraz co z tym zrobi każde z dzieci? No to już jest... To są rzeczy, na które myślę, że to jest na pewno taka, ja wiem, przestroga, no, albo przypomnienie. Są rzeczy w rodzicielstwie, nad którymi nie mamy wpływu. Nie będziemy mieć, bo to jest w końcu osobna istota ludzka. Ona sobie swoje rzeczy wybierze, ona swoje rzeczy w swoim kierunku pójdzie. To jest i tak jak Bóg daje ludziom wolność, możliwość wyboru, taki rodzice, mądrzy rodzice powinni w pewnym momencie dać dziecku więcej wolności niż by chcieli, niż by im się podobało. Ale jeszcze raz mówię, bo być rodzicem, który w jakiś sposób komunikować dziecku tę prostą prawdę, że każdemu z rodzeństwa, nie, każdemu z dzieci, że one są dla nas ważne, bo są naszymi dziećmi. Tak powinno być, no, to przede wszystkim, nie, ale że to nie tak, że ona jest, czy ono jest on jest ważny, bo on jest zdolny, ona jest ważna, bo jest ładna, a on jest ważny, bo jest grzeczny, a ten jest mniej ważny, bo jest niegrzeczny, to tego, nie, to
gradować oczywiście pochwały i rozumieć, że no nie możemy się bać pochwalić dziecka jednego za coś, co zrobiło dobrze, bo boimy się, że tamto źle to zrozumie, będzie zazdrosny. To jest aberracja jakaś kompletna. Ale w jaki sposób do nich tak przemówić, do dzieci, tak im dać to do zrozumienia, że my je kochamy, bo są naszymi dziećmi. Niestety, no to jeszcze jako panienka jeszcze nie tak samo ktoś, kto nie ma dzieci, nie zrozumie tego. Niestety nie zrozumie tego prostej prawdy, że my kochamy nasze dzieci, bo są naszymi dziećmi. Ale wierzący ludzie, my możemy zrozumieć to już więcej, lepiej. Aha, Bóg nas kocha, bo jesteśmy Jego dziećmi, zostaliśmy Jego dziećmi, bo wierzyliśmy w Jezusa. To teraz, jak mówisz, to właśnie ta miłość tak. bezwarunkowa, jakby, że ona jest, ona jest tak, ona jest taka, ona jest, no właśnie dlatego nie zasługuję, nie jestem dobry, nie dlatego, że mam taki walor, a nie inny, jestem kochany. Podsumowując, myślę, że dziecko i każdy człowiek, który czuje akceptację od osoby, od której jej oczekuje, dziecka jest to szczególnie rodzic, u człowieka dorosłego jest to szczególnie Bóg, albo współmałżonek. Poczucie akceptacji jest, uspokaja człowieka. Powoduje, że on jest zadowolony, że jest zaspokojony, że nie musi gonić, bo wie, że ja jestem kochany. Nie? Stąd wiele młodych dziewczyn spędza mnóstwo godzin przed lustrami, a chłopaków tam w siłowniach, bo chcą się podobać. Ale kiedy sobie znajdą żonę czy męża, ukochaną osobę i są przez nie zaakceptowane, przestają to robić. Nie, że im nie tylko rozumiem, ja już nie muszę się starać. Rozumiem, tak, że muszę się starać w taki, ale muszę zabiegać. Jakby... Od tego już nie zależy. Miłość mojego małżonka nie zależy do mnie, nie zależy od tego, czy ja jestem taki albo taka. Mhm. Nie? I myślę, że dziecko to powinno w jakiś sposób rozumieć. Rodzeństwo i to powinno spacyfikować rodzeństwo, chociaż myślę jeszcze raz, nie daje tutaj gwarancji ani recepty, nikt nie może jej dać, bo to są ludzie, którzy podlegają, młodzi ludzie, którzy podlegają różnym dobrym i złym wpływom. Czasami złe wpływy biorą górę, te dzieci wybierają złe wpływy, mimo tego, co się im robi, mimo tego, że się świetnym przykładem niekiedy, to po prostu z jakichś względów nie działa. No, ale możemy to zminimalizować. Tak, tak. Poprzez tak. tłumaczenie. To jest wychowanie. I ta właśnie dostępność, co ty mówisz. Faktycznie, kiedy dziecko przychodzi do rodzica i mówi, a jestem zazdrosny, czy ty bardziej go kochasz, to wtedy właśnie, kiedy rodzic poświęci uwagę, no to jest jakby właśnie, w praktyce. Właśnie jeszcze jedna uwaga, zapomniałem o niej, że myślę, że radą może być, ja sobie to muszę przypominać, myślę, że niektórzy z naszych widzów również, radą jest taka rzecz. Słuchajcie opinii innych i bierzcie poważnie uwagi swoich dzieci. Mhm. Może są, ale nie, ja mam od tego moją żonę, która mi bardzo w tym pomaga, żeby nie lekceważ sygnałów różnego rodzaju, które się to nie lekceważ, bo ja mam, co ja tam się, każdy ma tam coś tam, prawda? W kościele mamy bliskich ludzi, którym często przebywamy razem i oni nam mogą powiedzieć to i tamto. Mam brata, który mi niekiedy coś powie. Ja też mu nie ukrywam przed nim, jeśli coś widzę, co myślę, że mu pomoże w lepszym wychowaniu dzieci, nie? Tak. Już się nie gniewam na siebie. Kiedyś to może niekiedy tam... Ale nie, nawet nie gniewaliśmy się na siebie. Nawet nie widzieliśmy się nigdy to. Jeszcze. No, żeby to było niebezpieczne. No wiesz. Nie wiem, dla kogo. No. Po programie. No, tam się o tym. Nie, to są żarty. Wszyscy wiedzą. Ale tak, słuchajmy uwag, nie? Słuchajmy uwag, bo my nie zjedliśmy wszystkich rozumów, my nie wiemy wszystkiego i nam się może po prostu wydawać, że jest w porządku, a może nie być w porządku. Że ukorzyć się przed przyjaciółmi, rodziną, a nawet żoną. Przede wszystkim nawet, tak mówi mój brat. Wysłuchać z uwagą uwag, tych spostrzeżeń, bo one mogą być bardziej cenne, lepsze niż 100 książek przeczytanych na ten temat. Jedna uwaga może być bardziej celna niż tam, mówię, studia magisterskie nawet, nie? No to zdecydowanie. To na pewno. Na obecnych uniwersytetach tak zwanych. Dziękujemy za wasze pytania. Chyba, że Gosiu. Chciałam tylko krótko powiedzieć, że myślę, że nawet najbardziej starający się rodzice popełnią pewną pulę błędów. Ja też wiem, że miałam różne pretensje do rodziców, które dopiero gdzieś w wieku, kiedy już byłam dorosła,
albo nawet miałam własną rodzinę, dziecko, dopiero rozmawiając wtedy z rodzicami, pewne rzeczy mogłam zrozumieć i zrozumieć, że wcale niekoniecznie miałam rację, mając te pretensje. Także i przypuszczam, że mój syn też będzie miał takie pretensje, które być może dopiero wyjdą gdzieś tam w rozmowie, jak już będziemy oboje, znaczy jak on będzie dorosły. Także myślę, że sam fakt, że tak jak my z rodzeństwem, że ze sobą rozmawiamy, że mamy możliwość czasami jakieś usłyszeć pretensje jedni od drugich, też jest czymś takim, co pozwala nam w tej chwili utrzymać ze sobą relacje na takim poziomie przyjacielskim. Ja jak mówię, niezależnie od tego na pewno to, że się popełnia błędy, jest rzeczą normalną. Tylko też kwestia tego, że można, że się ze sobą rozmawia, że w jakimś tam momencie tak. O swoich jakichś pretensjach. Też nieraz jest to też cenne, nawet jeśli to nie będzie w danym momencie, tylko długo, długo potem. Bo jak mówię, ja niektóre jakieś takie zaszłości między mną a rodzicami wyjaśniałam mając 30 lat, także... Ale warto, często też warto usłyszeć swoje pretensje na głos, żeby czasem tak, usłyszeć, jakie są niedorzeczne. Tak, bo czasami zupełnie inaczej to wyglądało z punktu widzenia, powiedzmy, taty. I też rozumiałam, dopiero jako dorosła, to w jakiej on był sytuacji. Także dla dziecka byłoby to, nawet gdyby ojciec wtedy chciał ze mną rozmawiać, to nawet nie miałoby szans. To by było dla mnie za trudne do zrozumienia. No, także tyle. Dzięki. Mamy kilka waszych pytań, komentarzy od Leonidasa24, na przykład zazdrość to ciemna strona miłości. Z kolei Wojciech Pawłowski odpowiada, że zazdrość to brak zaufania. Nie wiem, co byście odpowiedzieli, czy zazdrość to brak zaufania? No, można tak powiedzieć, że to w końcu do tego może dojść, do takiej... że się spodziewamy czegoś złego od drugiej osoby, nie? A na pewno niedobrego. Jeżeli jest zazdrość taka, że... ja bym to nazwał, że jest... bym się upierał przy tym, że jest... może być zazdrość taka prawidłowa, nie? Czyli ktoś chce pozbawić mnie w jakiś sposób czci. Nie wiem, nie chce mnie słuchać albo... i to cały czas trwa, nie? Lekceważy, nie? Czy w ogóle umniejsza jakąś godność. No to tutaj zazdrość jest czymś dobrym nawet, nie? Pokazuje na problem. Ale może być taka zazdrość z nienawiścią związana, brakiem zaufania, czy obawą przed czymś złym. I jeszcze się ma dowody na to, jakieś mniejsze. Zazdrość, tak jak powiedziałeś na początku rozmowy o zazdrości Bożej, ona jest jednym z tych Boga i ona jest miejsce na zdrową zazdrość. Zazdrość to jest, i ta zazdrość polega na tym, że chcę tego, co jest moje, co mi się po prostu należy. A są rzeczy w życiu, które nam się należą. Na przykład wierność małżeństwie mi się należy. Tak? Ktoś mi obiecał, ja tego chcę, bo to jest moje prawo. Tak? Myślę, że rodzice mogą być zazdrośni o szacunek od swoich dzieci, bo to się im należy. To nie ja wymyśliłem to przykazanie, szanuj ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze wiodło, abyś długo żył w swojej ziemi. Nawiasem mówiąc, to jest moje prawo, jestem zazdrosny, jeśli chcę tego, bo to jest moja natura. Dziecko myślę, że powinno być, może być zazdrosne o pewne rzeczy, które też jako rodzice powinniśmy im dawać, ale jeszcze raz, dziecko jest niewykształconym, pełnym sprzeczności i niestabilnym charakterem, które ma tendencję do przesady i do koncentracji zbytniej na sobie. Dorosłość to jest w końcu zrozumienie, że nie jesteśmy centrum świata i możemy się czymś innym jeszcze, inne i potrzeby innych jakieś tam mają miejsce, prawda? Dziecko takich nie ma, takich myśli zbyt wielu. I ta zazdrość tam wtedy rzeczywiście jest, daj mi więcej, bo ja chcę więcej, dlaczego? Bo chcę, a dlaczego więcej? Bo chcę. I to jest egocentryzm zwykły, tak? I tego nie wolno karmić. To stwierdzenie dość mocno zawęża definicję zazdrości, bo mówi tylko o jednym aspekcie, że to brak zaufania może być, ale wcale nie musi. Bo dziecko jest za młode, za głupiutkie, za malutkie, żeby zrozumieć pewne rzeczy, może być zazdrosny całkowicie w sposób irracjonalny, my jako dorośli wiemy i mówię, no to zbyt wąsko.
Mamy też taki komentarz od Marcina Wolskiego. Młody za wszelką cenę chce dorównać starszemu. Starszy zawsze będzie twierdził, że młodszy jest w centrum uwagi, a rodzice mają tylko jedno wyjście. Młodzi, macie się dogadać i trzymać razem. No. Przy okazji, zawsze gdy byliśmy zgodni, to, to wiadomo, że coś zbroiliśmy. A propos tego, co mówisz. Ja tutaj bym odwołał się do takiego filmu, bardzo fajnego filmu, żebym go dobrze przytoczył, tytuł Snajper, oparty na faktach. Pamiętacie, jeśli nie, to sobie obejście. Początek filmu, najpierw chłopaki przed szkołą, mówiąc krótko, kolokwialnie, leją się tam, tam młodszy z kimś, tam starszy przychodzi z pomocą, a później rozmowa ojca z tymi dzieciakami przy stole, co jest o wilkach i o pasterzach i o owcach. Ja uważam, że to no, świetna sprawa, to byśmy troszeczkę, tak, nie będę o tym mówił, to jak ktoś chce, niech obejrzy. Naszej filmoteki, bo teraz zbieramy wartościowe filmy. Tak, i naprawdę, za chwileczkę i naprawdę ten moment, cały film jest fajny, uważam, ale ten moment jest rewelacyjny, jest rewelacyjny. Tam jest właśnie o, no dobrze. To film Snajper. Tak. Snajper, tak jest. Dla mnie najlepszym filmem o rodzeństwie, nie umieszczając tego, bo to nie jest o rodzeństwie film, ta scena jest piękna, a ten film jest o rodzeństwie, o wybaczaniu sobie nawzajem, to jest film Prosta historia. O, tak. Oglądaliśmy kiedyś razem, mam Pana nadzieję, Lincha, tak jest, David Lincha, jedyny film Pana Lincha, który warto obejrzeć. Rewelacyjny film. Po prostu pokazujący prawdziwą miłość bohaterską. Świetna muzyka. Tak, muzyką świetną i tak dalej. Także jeszcze raz, a rada jest, moje córki mają, czy jedna z nich ma na biurku takie zdjęcie z napisem i ze zdjęciem właśnie dwojga tych moich starszych córek i słowami siostra to przyjaciółka na całe życie, nie? Mhm. Jakby to też bracia też chyba dotyczy, nie? Mhm. Zdecydowanie. To jak może, to dobrze. Może bracia to nie przyjaciółki, ale nie. Przyjaciółki nie. To tylko ta różnica. Nie, ale zdaję sobie sprawę, że ja to czasami mówię moim dzieciom, tutaj jedną mnie obserwuje w tej chwili z bliska, także może potwierdzić, że zdaj sobie sprawę z tego, będziesz miał naprawdę wielu osób w życiu, ale nikogo tak długo nie będziesz znać w życiu. Nawet, mówię, oczywiście znając proporcje, nawet męża, to jest twoja przyjaciółka na całe życie. Mama twoja odejdzie, mam nadzieję w tej kolejności, a ty zostaniesz ze swoją siostrą, zbuduj coś, co będzie trwałe. Zrozum, że każdy konflikt opóźnia zbudowanie pięknej przyjaźni, nie? Ja bym sobie, wiesz, siedzę obok Konali, która ostatnio, od kilku lat obserwuje jej wspaniałą przyjaźń z siostrą właśnie, taką, której wcześniej nie było, nawiasem mówiąc, nie? I chyba nie zdradzę takiej tajemnicy, o tym mówiłaś kiedyś. Nie, ale że zbudowałyście coś pięknego i dlaczego? Przy wspólnej służbie, wspólnej pracy, wspólnej dzieląc się problemami, radościami. I dzięki Bogu. Oczywiście, oczywiście to... Ja pamiętam wasze kłótnie, bo ja was znam na pewno. Weź nogę z tego krzesła, jedliśmy nieraz często obiady, bo wasz dom taki jest. No. Mówię, ludzie, o co chodzi? Położyła nogę, mam to samo w domu, teraz u siebie. Także, no bo jak ktoś już denerwuje, to tak jakby w każdym to po całości, tak jest. No, faktycznie to, co powiedziałeś, że jest to taka więź, którą rzeczywiście warto zainwestować, bo nawet biorąc pod uwagę ten czas, no, z tą osobą się już jest na całe życie. A teraz się możemy z tego śmiać. Wy możecie stać, my się możemy z innych rzeczy śmiać. No, ale to tylko z rodzeństwem. Tylko jedynaki, najlepiej z całym szacunkiem dla jedynaków, jednego znam, bardzo cenię, ale wydaje mi się, że są pewne rzeczy, które bardzo trudno jedynakowi przyjdą, albo nawet w ogóle nie. Z całym szacunkiem dla jedynaków oczywiście. Także rodzice jedynaki nie. 500 plus. Także na marginesie. Niech to wam nie przyświeca. To się skończy. Tak, chyba zamknęliśmy temat. Padło wiele cennych słów. Myślę, że każdy z nas na nowo spojrzy jeszcze na swojego brata czy siostrę. Dzięki wam za udział, za szczere wypowiedzi i dzięki wam, że byliście z nami w to niedzielne popołudnie. Czekamy na propozycje kolejnych tematów do pogotowia rodzinnego i widzimy się za tydzień o 17:00. Do zobaczenia.